Witam, pozdrawiam. Dzisiaj chciałem Państwu zaprezentować taką mini recenzję książki Ostatni Bastion w Kesań, Godzina chwały amerykańskich Marines w Wietnamie. Nie wiadomo, Marines, przypadło im hasło, motto Semper Fidelis, zawsze wierny. Nigdy nie zostawiałem na polu walki rannych, poległych. Na przykład Faluża to udowodniła. To może spis treści, rozdziały, śmierć na wysokości trawie, bitwa o wzgórze 861. Może rozdziały tak Państwu nie będę czytał, co ogólnie mówię tą książkę. Ogólnie ta książka jest niesamowita. Autor Greg Jones, przepraszam bardzo, Greg Jones, przepraszam, na początku się pomyliłem. Korzystał z niesamowitych źródeł tej książki. Zakupiłem ją już, nawet to będzie data, bo ja zawsze tak zaznaczam, kiedy skończyłem czytać. Jak wiadomo, jest zakładka, raz ją przeczytałem, jak widać. Jakby była drugi raz strzelana, byłaby litera 2, przepraszam, cyfra 2, jeszcze nawet druga data. I tu jest oczywiście zakładka, bo chciałem ją drugi raz czytać, ale przyszły mi chyba książki takie jak Antony Bevor, D-Day, Druga wojna światowa. To ogólnie są archiwalne zdjęcia, proszę tylko spojrzeć. Ogólnie jest tu, ogólnie na tej, do co mogę powiedzieć o tej książce. Tak może przybliżę nawet na siebie kamerkę. Autor tej książki podał nawet stronę, w której są ukazani po prostu weteranowie wojny wietnamskiej. Teraz musiałbym szukać naprawdę głęboko w książce, gdzie jest ta strona chyba na samym końcu podana. Gdzie można sprawdzić, który żołnierz, przykładowo pan, przepraszam, pan żołnierz A, Marines, zginął w tym bodajże tym i tym roku podczas tej bitwy. Wiadomo, bitwa o Kesań miała miejsce w roku 1968 podczas ofensywy TET. Może uda mi się poprawić jakość. Ogólnie bardzo polecam tą pozycję. Jest ona niesamowita. Jeszcze jest do kupienia książka, powiedz, że się boisz. Tu akurat mają mój kuzyn Hubert. Pozdrawiam cię, kuzynie Hubercie. Muszę kiedyś od niego ją wypożyczyć. Co mogę powiedzieć o tej książce jeszcze? Bardzo Państwu ją polecam. Jest niezwykle bardzo, bardzo fantastycznie opisana. Zdjęcia archiwalne. O, tu akurat nawet jest zakładka taka do niej oryginalna. Proszę tylko spojrzeć. Dostaję ją od razu z książką. Ostatni bastion w Kesań. Ogólnie jest omówienie też polityki. Taki, można powiedzieć, jak już społeczeństwo w Ameryce sprzeciwiało się wojnie wietnamskiej. McNamara jest omówiony i ogólnie plany różne. Wiem, że tak może przewracam kartkami, ale muszę też uważać, bo wiadomo, książki się szanuje. Ja na przykład mam tak, że na przykład bardzo szanuję książki, nie niszczę książek, bardzo dbam o nią, bardzo dbam o wszystkie książki, jakie mam, bardzo dbam. I ogólnie. No muszę tu podziękować, jak zawsze, jak omawiam książkę, mojej świętej pamięci babuszce, bo gdyby nie ona, to zapewne nie znalazłbym się aż tak wielką pasją i miłością do nauki o historii ogólnie. Ogólnie mam w planach też, może tak zejdę z tematu na chwilę, na sekundkę z tej książki, uczyć się jeszcze o przyrodzie, gdyż przeczytałem jedną książkę, bo jak wiadomo, chodzę do lasu, jestem, można powiedzieć, taki bushcraft, tak widać po moim kanale, plecak. Tu są sztangi, ale oczywiście raz podnoszę, raz nie. Tu są moje książki, ogólnie będę je omawiał jeszcze. Ogólnie następna chyba będzie Kompania Braci. Co do tej książki, wracając do tej książki, naprawdę Państwu z całego serca ją polecam, bo jest to niesamowita pozycja, godna polecenia. Naprawdę z całego serca polecam. Na pewno będziecie Państwo zachwyceni, zadowoleni. Książka ma klimat, oddaje taki, można, upór walk w Wietnamie i taki może tak to nazwę, walka techniki, nowoczesnej techniki ze strony USA z walką troszeczkę taką, w porównaniu do amerykańskiej, przestarzałą, jak wiadomo, Wietkong wspierany przez komunistyczne Chiny i częściowo przez ZSRR. Także polecam Państwu tą pozycję, jest ona niesamowita. Może uda mi się dla Państwa zdjęcie przeczytać, gdzieś założyłem już soczewki, bo ja muszę dbać o oczy, ponieważ miałem ostatnio chyba zapalenie spojówek. Ogólnie nie mogę znaleźć tej strony, gdzie byli. Tak właśnie przewracam karteczki, żeby Państwu znaleźć tą stronę z tymi
weteranami, bo tu zawsze, bo jeszcze raz przypomnę, autor podał nazwę strony, na której są weterani, polegli chyba, tak, chyba wszyscy są już niestety polegli, w wojnie wietnamskiej, czyli Marines, Semper Fi, Semper Fidelis. I naprawdę pozdrawiam, niestety no nie udało mi się odszukać tej strony. Także pozdrawiam serdecznie i zachęcam do czytania tej książki, gdyż jest ona niesamowita, i pozdrawiam, Filip Piotrowski. Dziękuję.